około 9.30 rano wyjechałem z domu na spotkanie. Zauważyłem już na ulicy dwa stojące samochody osobowe z ludźmi w środku. Gdy skręcałem na zakręcie, te samochody ruszyły za mną. Potem po przeciwnej strony ruszył taki duży bus i te trzy samochody jechały za mną aż do ronda, gdzie dojechaliśmy do sklepu osiedlowego. Wyskoczył nagle następny bus, i który zajechał mi drogę, i z tych dwóch busów wyskoczyli ludzie w pełni uzbrojeni w kominiarkach z długą bronią i wyprowadzili mnie z samochodu i zaprowadzili do jednego z tych busów. No, znaczy generalnie byłem w ciężkim szoku, pytano mnie o to, jak się nazywam, nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie. W końcu po jakiejś minucie dotarło do mnie, co się stało, i funkcjonariusze powiedzieli, że teraz pojedziemy do mojego domu i rozpoczną przeszukanie, i przyjechało około tam 40 osób i rozpoczęli przeszukanie. Znaczy funkcjonariusze przeszukujący mój dom przedstawili mi postanowienie prokuratury o tym, że chcą przeszukać mój dom w poszukiwaniu nośników nagrań z restauracji, z warszawskiej restauracji. Podczas przeszukania w moim domu funkcjonariusze nie znaleźli żadnych nagranych rozmów, ale zabezpieczyli szereg komputerów, różnego rodzaju sprzętów i po prostu wszystko zabrali ewentualnie do zbadania.